Widać, że Platforma jest w ewidentnym kryzysie. Niektórzy nawet mówią, że się sypie. Ja się zgadzam z tymi opiniami. Natomiast zastanawia mnie to, czy w takiej sytuacji Platforma może sobie pozwolić na to, żeby na listach nie umieszczać ludzi, którzy przynosili tej Platformie bardzo dużo głosów. Mówię tutaj o pośle Januszu Dzieńczole. Czy jest jeszcze szansa, że pan poseł znajdzie się na listach Platformy? Bo jeszcze do niedawna mówił pan, że to jest w ogóle niewyobrażalne, żeby był taki scenariusz. Znaczy dla mnie jest to niewyobrażalne, ponieważ, szanowni państwo, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Jak można identyfikować się z otoczeniem Platformy, rozmawiać z ludźmi Platformy, występować jako członek Platformy, jako osoba zaangażowana w życie Platformy, będąc wyraźnym przeciwnikiem, egzekutorem, negującym jej działanie na szczeblu samorządowym i wojewódzkim? No, ja tego absolutnie nie rozumiem. Dla mnie to jest nieczytelne. A co dopiero dla osób, które były świadkami bardzo negatywnej kampanii ze strony pana posła, który, przypomnę państwu, wydał gazetę, w której oczernił kilkunastoma zarzutami potwierdzonymi przez sztab. Sztab wydał jako sam. Sztab, no ale sztab ma zawsze imię i nazwisko. Także to nie jest, że gazeta się sama wydała i że pomysłodawcą był ktoś inny, a jeszcze, że została sfinansowana z innych środków. Stał za tym pan poseł Dzięcioł jako kandydat na niezależny kandydat na prezydenta. Oczywiście u nas zasada Platformy jest taka, że jeżeli ktoś kandyduje spoza Platformy, z niezależnego jakiegoś bytu albo partii, to z klucza jest po prostu wypisany z Platformy Obywatelskiej. No, tak się obywatelska. Pan poseł Dzięcioł nie jest w Platformie, dlatego też tak się nie stać. Jest w klubie. Nie jest w Platformie. Nie jest w Platformie Obywatelskiej, a jest w klubie parlamentarnym. Dlatego też, szanowni państwo, nie mnie oceniać. Ja oczywiście swoją opinię podam, ale mnie już mieszkańcy Grudziądza, no kiedyś jak zaczęto dywagować i spekulować, czy sam pan poseł Dzięcioł spekulował, że on będzie na listach Platformy, to ludzie po prostu z wielkim zdziwieniem i oburzeniem zadawali pytanie proste. Jak to możliwe? No, ja teraz mówisz, że na emeryturę idzie już polityczną chyba powoli. Ja tego komentować dlatego nie będę. Czy w związku z tym on ma prawo mieć cały czas poseł Platformy Obywatelskiej? To znaczy, jeżeli jest członkiem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, bo jest członkiem klubu parlamentarnego, to może. To może, natomiast no, nie identyfikuje się ze strukturami, nie żyje codziennie problemami, tak? Nie identyfikuje się na tyle, że jest, powiedzmy, codzienne, realne problemy tu i teraz, trzeba pomóc, trzeba jechać, trzeba załatwiać, no to tak się nie da, wiadomo, jest mnóstwo ludzi, którzy mają swoje potrzeby i oczekiwania i mnóstwo tam puka do tych ministerstw, do tych agentów, do tych wiceministrów, do tych prezesów i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, no ja to robię na ile mogę, jak jestem w Sejmie codziennie, zwożę ludzi do Grudziądza, sami jeździmy, nawet w tygodniach niesejmowych i to przynosi efekt.